Witam w kolejnym odcinku z serii Jak polować na dziką zwierzynę w zonie. Bierzemy granat, rzucamy i czekamy. A jak nie udało się, to troszkę niżej, rzucamy, czekamy. Akurat nie udało się. Ale zabiliśmy jednak coś. Raz, dwa, trzy. Rys, cyk, cyk, cyk. Noż debile. Jeżeli nie wyszło za pierwszym, drugim, trzecim razem, po prostu wyciągamy givery, patrzymy i celujemy w słabsze obiekty, w pieseł, których kuleje. A potem skupiamy się na wielkiej zwierzynie, którą dobijamy uciekając. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z serii How to polować w zonie, kurwa. Hello everyone, I am Furious Speed, and today we have a very simple lesson how to speak in Polish. We will start from very, very interesting word which means kurwa. Kurwa have a lot of meanings, like jak ja kurwa nienawidzę tego miejsca, which means I hate this place. Or something like ja pierdolę kurwa, to jest głupie, which means oh fucking shit, it's stupid. But today we have very specific place which can we find your mother fucking zombies. Which means ca kurwa pieprzy zombiaki. Tak? Co? Kurwa! Co to było? O nie! Wróć! Nie ma mowy! Zajebie cię, nawet kurwa stąd! To było co najmniej ciekawe. Ale się przestraszyłem, skurwysyna. Kolejny dobry odcinek! O ja pierdyle. Dobra, idziemy tutaj, gdzie zaginiona snajperka, że znajdź zaginionego łowcę, albo niedostępny schowek, zanieś pudełko sękowi. Aha. No dobra, nie wiem, które wybierzemy. Okej. Okay. Czyli są jakieś obiekty ludzkie. Ej, a to jest kurwa ciekawe. Ale widzicie kurwa jakieś tutaj ludzkie te obiekty? Tu się chowacie. Cześć towarzysze, co tam słychać? Widzicie? Привет. Если тебе перетереть, что надо. Эти перетереть, так, так. Со всеми вопросами валить так, бригаду. Так, dobrze. Mam do ciebie pytanie. Znasz kogoś, kto miałby na mnie pracę? Nie znam takiego. No to spierdalaj. Bo. Dobra, no bo chyba tam musimy iść. Dobra. Mi się wydaje, że z racji tego, że to jest moja kurwa, macie główna broń. Skupię się na razie na tej. Nie mogę do niej przypasować tego, nie? Ani tłumika? Nie, szkoda. Ta broń jest kiepska. Nie można jej upgrade'ować aż tak bardzo. Nie można jej dodawać tłumików. No znaczy można ją upgrade'ować. Po prostu pomyliłem się w sensie wypowiedzi. Ej, tutaj są te. Pieski, pieseł. Któryś kurde jeszcze? Farfoc ludy. Ojej, sorry. Halo, dzień dobry. Halo? Aloho!
Allahu Akbar! Puff. Dobra. No to było tu? Nie, to chyba gdzieś na dole. Pizdu! Ja... Jak ja mam tu zejść? Dobra. Dobra, uda mi się? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Rozumiem, mam zejść do tego samochodu. Łoom! Dobra. Aha. Aaaa! Kurde. Grawitacja mi nie straszna. Ty, ptakę, jakżeś ty tu trafił? Pojeby! One latają, kurde, w ścianach. Dlatego nie mogłem ich zabić. Dobra. Okej. Się boję, że tutaj... Na stówę coś tu musi być. Na stówę tutaj coś jest. Zaraz mi to wypierdoli przed nosa i mnie zajebie. Wiedziałem. Wiedziałem. Snurki! Panie, panowie, jestem posrany. Posrany nie na żarty. Ale sobie coś kurwa zjadł. Ale nie snurki! Jezus, kolejny! Odstrzeliłem ci dupę! Oje, o, o. T-bag, dziwko! Dobra. Czy tutaj, kurde, coś już jest? On wykurwi zaraz na mnie stąd. What? Aha. No, no to chyba nie tędy, co? O Jezu. Tędy? O chuj, o chuj, o chuj, o chuj. Ja już tu nie chcę chodzić, mamo! O Jezu. Wiecie, że to już jest koniec, już tu nikogo więcej nie ma. Proszę. Czy ja idę w kółko? Tak, idę w kółko. Tędy można. Tutaj, na pewno tutaj coś będzie ciekawe. Nie, kurwa mać. O. Aha, to jest tędy, co ja przyszedłem? Czy to jest wyjście? Proszę, bądź wyjściem! Droga na zewnątrz, droga na zewnątrz. Kurde! Szukujecie mnie! Aha, czyli tu nie. Więc to musi być tu. To byłeś ty. Dobra, trzeba iść na górę. Co? Ja tu już byłem? Kurwa. Nie. O. Serio? Wróciłem tutaj? No nie, ja przecież kurwa. Teraz będę cały dzień się kurwa błąkał. Dobra.
No idziemy póki co jakąś drogą. O, może tutaj. Lecimy. Ej, kurwa, pod latarnią, jasne. No dobra, tędy. Okej, teraz pytanie, tędy? Okej, dobra. Gdzie teraz? Może tutaj? Szedł ku wyjściu? Tak? Idę... Jezu! Trafiłem do wyjścia! Coś mi kurwa nie gra. To jest za łatwe. Co to jest? Dlatego... Aha. To jest jakaś anomalia. Okej. Założę się, że zaraz coś mnie zajmie. Dobra, spierdalam! Aaaa, ty gnoju! Ja wiedziałem, że to jest coś nie tak, my małe szubrawce, ty zasrane pedale, pedraku, jebany, kurwa! Ja żyję! I'm still alive. Pamiętać, nie wciskać kurde jedzenia zaraz po tym, jak wezmę apteczkę, bo ona ją zatrzymuje. Jedzenie. Nie, kurwa, debilu. Sorry? Jak się wyciągało właśnie tą? Sterowanie. Zastanawiam się, czy ładuj strzał. Nie ma plecak PDA, latarka, noktowizor. Co? O, wielu graczy. Plecak PDA, latarka, detektor. A, pod O. A to tylko anomalię wyczuwa, tak? Przyjaciel niedźwiedź, co wyczuwasz? Posiada także panel z kolorowymi diodami, który nie tylko wskazuje położenie artefaktów, ale także dystans dzielący od nich użytkownika. Aby przejść w tryb poszukiwania artefaktów, należy odłożyć przednią pokrywę urządzenia. Niestety zaprogramowana lista artefaktów jest raczej przestarzała. A to? Ten przestarzały detektor. No. Spróbujmy.
Okej. Okay. Ale mamy jakiś artefakt w końcu. Uważam to za całkiem spory sukces. I teraz trzeba się dobrze przygotować. Czym ty jesteś? Ochrona psioniczna plus 3, promieniowanie plus 1. A tutaj co jest? Murzec poprosił o pomoc w poszukiwaniu zaginionych chłopców. Miał odnaleźć legowisko pijawek. Według aktualnych informacji to pijawki są... Aha, okej. Okay. Dobra. To lecimy tam. Pytanie. Aha, jestem przyciągnięty. To było bez sensu. Kurde, najbardziej bez sensu jest to, że jak jakiś czas temu jadłem, a konkretnie godzinę temu, znowu jestem głodny, a jadłem całkiem sporo. To jest dopiero przejebane. Okej, okay, dobra, to chyba muszę iść tutaj. Ej, w kierunku tego czegoś śmiesznego! A ja was pamiętam. Dobra, ruszamy dalej. Zobaczymy zaraz, co w tych dziwnych, kurde, haszczach się znajduje. Ja wiem, że wrócisz. Ja, one zawsze wracają. One są jak były. No dobra, nie zawsze wracają. Chyba, że to... chyba, że cię one rzucą. No zazwyczaj nie wracają. Jeżeli ty je rzucisz, to bardzo chcą wrócić niekiedy. Spotkaj się z głuszcem. Co? Halo, piesek? Ty gdzie poległeś? I see you, motherfucker. Ty, ale to jest fajne. Czy... w sumie? Czy tu nie są jakieś... Nic nie mówiłem. Ale sprawdziłbym, czy są przypadkiem jakieś... sprawdzę najpierw w górę, bo się boję. O chuj. Okej. Okay. Tam ktoś jest! Tam są przyjaciele! To może... Skoro to dobrze pika... Może tety? Okej, się boję. Jestem idealnie pod nią. A więc dobrze to pokazuje. Dobra. Mutr. Spoko.
sorry, że nic nie mówiłem, ale tak się wkręciłem, tak się skupiłem, że nawet nie zwróciłem uwagi, że nic nie mówię. A, teraz muszę iść tutaj. No dobra. Ech, się już boję tego. Stówę będzie tutaj jakiś srogi wpierdol. Aż zmienię broń. Aż kurde nawet zmienię amunicję na tą gorszą. Na tą bardziej srogą. Halo? Jest tu kto? Żeby się nie powtarzać. Czy zasnąłem Mariolkę? No. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там аналоговое и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Dobra. Jesteśmy, kurwa, martwi. Звук слышал? Ладно, ерунда. Zaraz, kurwa, umrzemy, stary! Weź, kurwa, nie popierdalaj tak szybko! To pewnie jest całe gniazdo tych sukinsynów. Ja pierd... Co to jest? Przykryj mnie! No ja dwoich widział, tak że uszki na makuszki, poniął? Okej. Spoko. Mówię, że widziałeś ich dwóch. To dobrze, bo ja nie widziałem żadnego! Dopóki się nie pojawił. Ty robisz, kurwa, kółko. Czemu ja mam wrażenie, że zaraz, kurwa, będziemy martwi w chuj? Ostrożnie, jeszcze jeden! Gdzie? Вот тут, наверное, można будет попасть в подвал. Czemu ja mam wrażenie, że zaraz, kurwa, wdepniemy w najgorsze możliwe gówno, jakie jesteśmy tylko w stanie wdepnąć? Jak tam, kurwa, chcesz na dół jechać? Stary, popierdoliło cię? Ja wystarczająco źle się tutaj czuję, co dopiero tam. Dawaj za mną! Stary, my jesteśmy tacy głupi, czy tacy odważni? Kolenki nie rozszyb, nie? Ладно, пошли. Проверим помещение. Pierdole. Stary, ja wiem, że kurde... Masz doświadczenie, jesteś turbo... To są martwi! Смотри-ка, странно, a? Следы когтей. No dobra, to już mi się nie przyda. Nie przyda mi się, przyda, wiesz, poczekajmy troszkę. Na proszłych żmurikach takowa nie było. Tak, dokładnie, no. Wyssana krew, wszystko wpierdolili. A to? Porównaj z moją? Ale wlet musiał porównać, tak? Tak, Danilę tu nie. Poszli odsyda. To nie jest Daniła, tak też sądzę. Tak też sądzę po przeczytaniu Bogdan Pałacz. Stary, nie wchodź tam. A ja specjalność. Proszę. Da i z praktyką na счет wzlomu u mnie złożyłeś, aha? Ja rozumiem, że to jest twoja specjalność, speciality Lila Maison, otwieranie zamków, kurde, talenty, wchodzenie w pułapki, nie propiesz. Robienie no poszli, problemów. Glenim. Kurwa, weź, przestań, stary. Ja się już boję. Ja jebę! Ty to widzisz? Czort! Tu pełno krowasosów. Spią, co li? Dawaj-ka na cyrlach, żeby bez szumu i... To zaraz, kurwa, że... Ty się zjebę, kurwa!
Łódź się! Ty też nie! Jakiś ty kurwa brzydki. Wyłączę, żeby ci nie mówić. Kurwa, nie widzisz mnie! Надо же, прошли. Ну нифига себе тихий час. Боже, курва, не буду так вот снова еще буду. И что мы здесь? Пичку. Пичку. Сталкер кола. То есть стар кола. Czekaj, tutaj są pyszności pewnie jakieś. Tutaj muszą być przy pyszności. Zamknij mordę, pies, bo zaraz kurwa obudzisz. Wrodzie wychad! Prygaj! Okej, okay, ja tam widzę. Hehe, mocarz. Ale... Halo. Dobra, dobrze, że się nagrywa, bo już... Że bałem, że się nie nagrywa. Tyle ile to ja tu kurde byłem pozrany, już myślałem, że się to nie nagrywa. Kurde, to była. Tak, Danilo po rezultatach nie znaleźli. Jest u mnie jedna idejka na счет tego, gdzie on teraz. Ja, пожалуй, проверю, tam tak. Zwiążemy się. A ty сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. Z nimi нужно что-то делать. Spotkaj się później z Gusztem. Fajnie. Stary. Ja nie wiem, co ty kurde masz w bani. Nie wiem kurde, jakie kurde koksy wpierdalasz, że się nie przejąłeś tym. No tu prawie padaczki dostałem. Ja tak tutaj prawie padaczki dostał. Ja założę się, że tutaj znowu zaraz coś wpierdolnie. Ej, stary, przepraszam, halo? Muszę, halo? Przepraszam, mogę ci zadać, kurwa, pięć, nie wiem, pięć sekund, kurwa, stary! Zaprowadź mnie do tego, do statku. Stary, proszę cię. Dobra, to pobiegamy razem. Radny trening, poranny, tak. Kurwa, szkoda, że ich nie można skurować, nie ma żadnych lutu, cokolwiek. Kurwa, trochę słabe. Znaczy, słabe. Stary, ja tam nie wchodzę. Pierdolę to. Baw się dobrze, ty i twoje wielbłądy. Ja idę do domu. Tam jest mój kołchoz, tam ja się bawię. Zaraz usłyszę takie wyjebane... Tak? Tak? Nie, tak, nie, nie tak. Dobra, nieważne. Dzień dobry. Czemu to tak jasno się świeci? Czemu to są kurwa ciemne plamy na jasnym tle? Z sensu. Okej, skoro już udało nam się załatwić dwie pieczenie przy jednym ogniu, no i także trochę pozwiedzaliśmy sobie. Ja podarłem mordę, płacząc i robiąc żenła tutaj. No i tak wydaje mi się, że całkiem spoko nam dzisiaj poszło. Dwa zadania to jest całkiem dużo, dwa artefakty albo trzy. Ile mamy artefaktów? Co ty dajesz? Przed chemicznym ochrona. A ty? Regeneracja zdrowia plus 4, a promieniowanie 2. Czy... W ogóle się zastanawiam, czy są jakieś tutaj artefakty, które zmniejszają ci promieniowanie? To by było fajne. Można by nosić jakieś, które niwelują inne. Jest nasz statek! To jest nasz statek! To jest nasz statek, to nie jest nasz. Masz krzywe nogi jak srasz. Jeszcze tylko dotrzeć do domu. Jezu, jeżeli Stalker miał tak przepierdolone, to ja... To ja winszuję takie zabawy. Naparzasz w bestię. Jeb w mordę. A ona dalej popierdala. Nic nie można było zrobić. Nic, dosłownie nic. Aż tu nagle przyszedł głuszec, wsadził mu granat w dupę i... wybuch. I tak powstał Chocapic. Kurwa, te się ruchają?
Ty, ale jest noc. One wszystko śpią. Jest 22.43. Zajebiście. Nie przejmujcie się mienia. Ja se paszeli w pizdiet. Kolejne trupy. Z dupy. No, ale tam jest już moja baza. A tam są jakieś kurwa ciołki. Halo, ciołki. Dzień dobry. Ja bym chciał dowiedzieć się, czy macie dragi. Wasze latarki są bardzo ładne. Przepraszam, czy nikt do was ostatnio nie strzelał? Borien gruby. No w końcu się opowiedział za którąś ze stron. No, na pewno nie lubię bandytów. Niech to najchętniej by powybiją. A to tak jak mówiłem, pomóżcie mi się opowiedzieć za którąś ze stron. Byłoby to na pewno o wiele łatwiejsze. Z oruzem w polu szarica będziesz. A здесь лагерь. Widzisz разницу? Tak, tak. Co on powiedział? What? W sumie... telefonie. Która jest? 15. Za jakieś pół godziny mam porę karmienia. Icha! Świetnie. Dobra, zamknij paździerz. Już odkładam. Dziękuję. Już. Jest luz. Привет, брат. Привет. Dobra. Pod kompleksem Atena wyznaczony, co gniazdo pijawek. O, to dobrze. To, kurde, jak... Gdyby to mówił Rocket, to... Jak on to mówił? Dobrze. To gniazdo trzeba zniszczyć. Niech pomyślę. Diabli wiedzą, ile pijawek czai się w tych tunelach. Może dałoby radę się je zagazować? Pamiętam, że Sowa wspominał coś o zbiornikach z gazem. Porozmawiaj z nim, ja nie jestem z nim w najlepszych stosunkach. Jeśli uda ci się zdobyć pojemnik z gazem, połącz go z systemem wentylacyjnym kompleksu antenowego i po paru minutach będzie po wszystkim. Dobrze zrobię, tak. Do zobaczenia. Kolejne zadanie. A ty kto? Здравствуй. Nie jesteś, kurde. Popłudnego wietra. To jak głusz. Nie, to jak Gunter. Powiedz mi o sobie. Pijawki. One są doświadczonymi łowcami, potrafią się świetnie kamuflować. Prej wtedy nie widać. Jeśli pojedziesz na pijawki, spróbuj ją przestraszyć. Będziesz ją lepiej widział, kiedy będzie się poruszać. Pamiętaj, pijawki zakradają się od tyłu i oplatają szyję ofiary swoimi mackami. Te paskudne... to paskudne, stary. Jeśli będziesz miał pecha i trafisz na kilka pijawek, zawsze uważaj, co masz za plecami. Okay. O chomikach. To koszmar każdego myśliwego. Najgorsze to może... Aha, to są chomikach? A nie chimerach? Ja słyszałem o chimerach. Najgorsze co może zrobić to je zlekceważyć, myślę, że są takie małe. Są niesamowicie szybkie, zwinne i zawsze przemieszczają się stadami. Kiedy poczujesz, jak wbija ci się w ciebie kilkadziesiąt machów, wtedy przestajesz je lekceważyć i zaczynasz strzelać. A teraz najgorsze. Potwornie trudno je trafić. To dlatego zawsze powtarzam stalkerom, żeby mieli przy sobie naładowane strzelby. Oh yeah. Snorki. Pozostałości ludzi. Dla niedoświadczonego myśliwego samotny snork nie stanowi problemu. Czekasz, aż na cię skoczy, a potem faszerujesz go śrutem. Ale kiedy jest ich więcej, trzeba do nich strzelać najszybciej i jak się da i unikać ich skoków. One o tym wiedzą i zwykle próbują atakować jednocześnie. Ślepych psach i niby psach. Samotne psy nie są zbyt groźne, ale całe stado to już spory problem. Atakują tylko, gdy są głodne. Chłopów w tym, że rzadko kiedy nie są. Jeśli przyjdzie ci walczyć z tym stadem, próbuj je po kolei powystrzelać z wyżej położonego miejsca. Inaczej po prostu cię przewrócą. Zwłaszcza jeśli są nimi dorosłe niby psy. Nie są dużo silniejsze od ślepych psów, ale znacznie bardziej przebiegłe i niebezpieczne. Jeśli jeden zamieni się nagle w całe stado, pamiętaj, atakują cię widma. O!
Prawdziwy niedźwiedź będzie się trzymać z tyłu i tylko podgryzać cię od czasu do czasu. Spróbuj go znaleźć, gdy tylko prawdziwy pies zginie, widma znikną. O, cholera, nie wiedziałem o tych dzikach i mięsaczach. Mięsacze są najmniej groźne ze wszystkich mutantów. Omijają stalkerów z daleka, ale zaatakowane będą się bronić. Jeśli jest z nimi dzik, mogą być kłopoty. 300 kilo wściekłości to nie przelewki. Jeśli na ciebie zaszarżuje, zejdź mu z drogi. Spróbuj wykorzystać przeciw niemu jego własny rozpęd. Taka góra mięsa nie zdoła się szybko odwrócić, prawda? Uskocz na bok, a potem na faszerego śródem. Dobra, spoko. Bo masz rację, stary, masz rację. Ty też masz rację. Kurwa, serio? Nie ma to jak wypić napój, który sprawia, że jesteś przeciążony i nie możesz się ruszyć. Siema, napraw mnie. O, tam, dymt, naprawa. Tak. Ale mnie, kurde, strasznie poszło po kosztach wszystko. Napraw. Napraw, poszło po kosztach. Kurde, straty mam w pizdu duże. Łatwizna, usługa. Proszę. Kurde. Ale nawet nie jestem przygotowany. Stalowy hełm. Maka. Pistolet. Ej, ale to jest całkiem niezłe. Tutaj był pistolet. Tak. AK. Hełm. Stalowy hełm. No, w sumie. W sumie to było lepsze rozwiązanie niż jakbym pewnie poszedł do tamtego, bo tam musiałem się dzielić. Frajer. Co to, stroną musiałem się dzielić? No do zobaczenia. Służę tobie! Aha, z kim? Służę tobie! Z tobą? Handel! Pewnie. Aha, sprzedaj. Powodzenia, dzięki. Do zobaczenia. Uwaganie, anegdot. A ty? A ty tamte ładne? Doktor słyszy stalkera. Ty, to masz ładną broń. Nie przegawariłem. Proszę. No, na pytanie. Proszę. Doktor, a już to proszę teraz, proszę. A na zadanie jest miejsce, w którym pod wodą pojawiły się anomalie. Tajemnicze. A ten? A, okej. Okay. Привет, брат! То ты? Не. То ты? Не. Ну, привет! Считаешь, что ты, так? Спартакус, ну. Я не к миссии. Разбивались тут в стае. А сэнсу. По цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то Добрый, ли нас от зоны, то ли... Ай, мам, какие-то файные вещи. Хочешь? Солдаты, блин, тоже. Человек им шибко, что у нас борется. А вот анекдот. Ну, добра, не важно. Не, не хочу знать твоих, это позже. Ну, то замаршаем. Я бы najchętniej pozbył się... Czy ten hełm? Pytanie, co mi daje lepszego? Ochrona psioniczna? Więcej pancerza i... No, na pewno to jest lepsze niż maska gazowa, która chroni przed psionicznym promieniowaniem i chemicznym. Włóż. No, maska zawsze się przyda. Aha. Ty, halo. Dobre. Ta? To? O. Stary. Tak, tu jeszcze. No i mamy teraz całkiem spoko sprówę. Mogę ci założyć tłumik? Nie.
Dobra, ta ma lepszą celność mimo wszystko po ulepszeniach. Dobra, to może być tak, nieważne. W sumie, tego straciłem kasę. Mam trochę alkoholu na pierwszy. No, żeby ruki nie drżały. No, no znowu się najebiesz, ja? No dobra. Łódka, kozak. To, żeby robota sporyłaś. O, tak, znowu go upijemy. Aha, to już... Dobra, dobra, nieważne, nieważne, bo zaraz się kurwa najebiesz w trupa. A ja bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za oglądanie. To był kolejny odcinek z gry Stalker ze Prypeci. Mam nadzieję, że wam się podoba. Matko boska. Fur. A za to ile chcesz? Dwa koła. O Jezu. 5000? O chuj! O chuj! 10 koła! Ja pierdolę. Podsiadł. Wyjebałem mu z plaskacza. Bo w rączce miałem lacza. No, no. Ja pierdolę, po co ja to znowu zacząłem śpiewać? Co to jest? Herkules. Główny składnik to... Łoż ty f... O tu luju! Ale znowu musimy sobie zrobić zakupy, sprzedaj. Mi się to na pewno przyda, bo już tak trochę brakuje amunicji. O. No do tego też tak trochę słabo. O Jezu, 2000! Dobra, nieważne. Jestem ciekaw, czy to będzie warte tego. Naprawa. Naprawa. Za ile? 1058. Dobra, próba. 1058. Halo? Chciałem sprzedać ci tutaj o taką ładną broń za... Dobra, za 200 zysku. Sprzedaj. To? To takie rzeczy są mało warte. Ale mamy 3 żółte apteczki. Zarobiście. Dobra, kurde, cały czas zamyślony, zapominam wyłączyć nagrywanie. Przepraszam was wszystkich najmocniej, do zobaczenia, cześć.